Samuel. Anna prosiła o dziecko. Bóg odpowiedział na jej modlitwy i dał jej syna, który nazywał się Samuel. Kiedy Samuel był wystarczająco duży, poszedł mieszkać w Bożej świątyni. Samuel pomagał najwyższemu kapłanowi Heliemu. Samuel nosił specjalne ubranie, takie jakie noszą kapłani. Jest dobrym chłopcem i ciężko pracuje. Jednej nocy, kiedy Samuel spał, usłyszał, jak ktoś woła go po imieniu. Samuel pobiegł do Heliego. Oto jestem, wzywałeś mnie, powiedział Samuel. Heli zaprzeczył i pokręcił głową. Nie, nie wzywałem cię. Wracaj do łóżka. Samuel usłyszał, że woła go po imieniu ponownie. Pobiegł do Heliego, ale kapłan odesłał go z powrotem do łóżka. Wtedy Samuel trzeci raz usłyszał, że ktoś go woła. Więc pobiegł i obudził Heliego jeszcze raz. Oto jestem, wzywałeś mnie? Powiedział Samuel. Heli wiedział, że to Bóg wzywa Samuela. Powiedział Samuelowi, jeśli usłyszysz wołanie ponownie, powiedz: mój panie, sługa twój słucha. Bóg zawołał Samuela ponownie. Mów, panie, sługa twój słucha, powiedział Samuel. Bóg odpowiedział. Samuel słuchał i usłyszał ważną informację od Boga. Kiedy Samuel dorósł, stał się niezwykłym prorokiem i przywódcą. I nadal słuchał Pana Boga.